w tak zwanej strefie komfortu, tak. Czyli jest dobrze, więc po co się tam spinać, ale my wiemy doskonale, obaj prowadzimy firmę, że jeżeli nie będziemy firmy rozwijać, nie wchodzić na nowe obszary, w nowe, nowe poziomy, to jest ryzyko takie, że możemy niestety stanąć w miejscu i tyle. Natomiast rozwój to jest właśnie ciągłe dolewanie tego paliwa, to jest tak samo jak z samochodem, wiesz, jak dolewasz paliwa, to jedziesz, jak nie, no to stoisz, a jak pod górkę, to jeszcze możesz się cofać, więc nie, rolą menadżerów jest też inspirowanie, ale oni muszą najpierw inspirować siebie, wyznaczać sobie cele, wyznaczać sobie bramki, a potem te cele pokazywać zespołowi. Tylko jedna ważna rzecz, oczywiście w myśl zasady SMART, no to one muszą być realne i osiągalne. To nie może być tak, że robimy obrotu, nie wiem, 100 tysięcy i nagle budzę się rano, więc zrobimy milion, nie? No bo to jakby to nie ma w ogóle, to nie działa. Jakby tak. To działa bardziej jak hamulec wtedy. Niech to będzie stopniowy wzrost, ale niech to będzie rzeczywiście krok po kroku, pomysły same będą przychodziły. Komuś co o czymś powiemy, zresztą Rafał, powiedziałeś na samym początku, dlaczego dopiero teraz zaczęliśmy, bo zaczęliśmy rozmawiać o różnych pomysłach na nowy rok. Tak. Ty zaproponowałeś pomysł, tutaj jakieś rozwiązanie, tutaj i zaraz analiza, wiesz, i dzięki temu przegadaliśmy dużo różnych tematów. Tak samo powinna wyglądać współpraca też. Tak dużo tematów przegadaliśmy, że w międzyczasie musieliśmy zjeść posiłek, zanim zaczęliśmy nagrywać. Słuchaj, no to ty już dużo tutaj na samym początku audycji naprawdę rzuciłeś takich tipów, które są no, do wdrożenia od razu, bo chociażby właśnie te sloty na walentynki, sety, jeżeli chodzi o menu, czy wynajęcie sali gdzieś na zewnątrz, zrobienie cateringu, czy zrobienie, dowiezienie cateringu do gościa do domu na przykład, tak, bo tam robi komunię, chrzciny, czy cokolwiek innego. No, jakby to jest świetna opcja, bo przecież kuchnia i tak robi. I tak szykuje dania dla gości, którzy będą u nas w restauracji. No to przecież może zrobić tej kuchnia, przygotować tych produktów po prostu więcej, które będą na wynos. Oczywiście, na wyjazd. Rafał, musimy też dopasować też do naszych możliwości. Oczywiście. Wiesz, to nie może być tak, że zawalimy kuchnię. Nie, ale znaczy, ja wierzę, że jest to do zrobienia. Powiem tak, że jeżeli my angażujemy siebie, angażujemy nasze zespoły do poszukiwania nowych możliwości, wiesz, ja takie mam wrażenie, nie odkrywam tutaj Ameryki, wiesz, to jest dla mnie tak oczywiste, natomiast wiem, że to wymaga pracy, zaangażowania, ale przede wszystkim chęci. Ale jeżeli ja wiem, że w styczniu, w 2017, jako restaurator zrobiłem taki i taki obrót i zrobiłem to, to znaczy, że to jest możliwe. Ja znowu wrócę, ja co prawda, dla mnie powiększanie sprzedaży jest naturalną rzeczą. Ja uwielbiam sprzedawać. Ja ostatnio uświadomiłem sobie, że pierwszy mój sukces sprzedaży polegał na tym, że w Sheratonie zdobyłem pierwsze miejsce, wiesz, jako kelner sprzedawca. I uświadomiłem sobie jedną rzecz, że ja po prostu lubię sprzedawać. I jak kiedy uczę moich klientów, jak to robić, to dla mnie to jest tak oczywiste, jak, no wiesz, no to jest dla mnie naturalne, żeby, no tak, żeby proponować. No, wiesz, jeden ma takie predyspozycje, inny nie. No tak, wiesz, ale tu chodzi o pokazanie drogi, bo to każdy już wybiera sam. Ale wiesz, nawet patrzę ze swojej perspektywy już zawodowej, jako kierownik restauracji, nie chcę tutaj wymieniać konkretnych kwot, ale powiem tyle, że kiedy przyszedłem tam do pracy i robiliśmy, pamiętam, przyjęcia grudniowe, wiesz, gdzie w restauracjach to jest naprawdę, to są super żniwa, bo jest dużo imprez firmowych i tak dalej. I pamiętam, jak dużo było fuck-upów, wiesz, wtedy trochę inna ta sprzedaż była, wiesz, no ludzie sami się zgłaszali, więc my wysyłaliśmy im, wiesz, mail, nawet nie mailem, tylko faksem, wiesz, nasze menu wigilijne, mieli zaznaczyć krzyżykiem, co chcą, my to robiliśmy tam w stole i tak dalej. Ale wiesz, ktoś nie przyszedł, zamiast 30 osób było tylko 15, wiesz, my zrobiliśmy fajny obrót, ale ja mówię, nie, ja się do tego przygotuję, wiesz, ja w następnym roku zrobię to zupełnie inaczej i powiem ci, że ja naprawdę się do tego nawet nie przygotowałem, bo ja nie bardzo wiedziałem, jak się do tego przygotować, ale zrobiłem, po pierwsze, moja były dwa cele, żeby w miarę możliwości nikomu nie odmówić, wyeliminować, że ktoś nie przyjdzie, zmniejszyć straty w postaci takiej, że przyjdzie mniej gości i najważniejsza rzecz, żeby było jak najwięcej, wiesz, można było posadzić tych gości. I przyznam ci się, że zrobiłem dwukrotny obrót, a to był naprawdę ten, który zrobiliśmy, wiesz, rok wcześniej, naprawdę był dobry. Ja po prostu zrobiłem razy dwa. Dostałem oczywiście też premię od swoich szefów, za co bardzo byłem im wdzięczny. Natomiast ja się w to tak kręciłem, że moja szefa powiedziała, wiesz co, Rafał, jest duży ruch, ale chcę, żebyś ty przychodził też na zmianę, na wolne, żeby drugi kierownik po prostu zajął się obsługą, a ty po prostu będziesz ustalał to z gośćmi, bo wiesz, pracowaliśmy na zmianę, więc jeden kierownik miał się zająć tym samym, co ja, tylko że
no tak niechętnie to robi, więc wiesz, ja się w to bardzo mocno wkręciłem. Ale doszło tak, że przychodziły grupy wigilijne, wiesz, od 11 już otwieraliśmy restaurację, potem przychodziły na lunch, a potem jeszcze wieczorem sprzedawałem, wiesz, i dzień wcześniej, nie wiem, dzwoniłem do nich z informacją, ile będzie dokładnie gości, no będzie dokładnie tyle i tyle. Ja mówię, dobrze, to w takim razie damy państwu w inne miejsce i tam posadzimy jeszcze kogoś. I po prostu restauracja wręcz... no była wypełniona od rana do wieczora gośćmi i dlatego taki zrobiliśmy obrót. Jest to możliwe, jeżeli dokładnie mamy wyznaczone cele. Mhm. I ja od tamtej pory, czy ja w ogóle lubię pracować na celach, lubię pracować na zadaniach, bo wtedy ja wiem, do czego dążę. Jeżeli ktoś pracuje chaotycznie, no to trochę liczy na ucz szczęścia, wiesz, no ktoś przyjdzie, nie przyjdzie, może będzie, może nie będzie, wiesz, tak. I tak dalej. No i... Dlatego ten pierwszy etap, ja trochę tutaj jest rozbudowany ten wstęp, ale ja chciałbym też pokazać, jakby też naszym słuchaczom, że sama sprzedaż jest super pod jednym warunkiem, że my się do tego przygotowujemy, że my wiemy dokładnie, co chcemy sprzedawać, ile chcemy sprzedawać, jak chcemy sprzedawać, jakie mamy nasze możliwości i co możemy zrobić, ale żeby to robić, wiesz, za każdym razem progres. Ja jako menadżer, tak? A jakby nie wiem, czy to jest ten moment, by o tym mówić, bo mi od razu do głowy gdzieś tam, czy łączy się to z takim zagadnieniem, jak pewna motywacja, motywowanie zespołu tego sprzedażowego, który ma rzeczywiście to sprzedawać. No jeżeli podnosimy im cele z roku do rok, nie wiem, o 10, 15, 20%, tam zależy, jak to w różnych miejscach wychodzi. No i załóżmy, mamy ten dzień albo koniec roku i okazuje się, że no daleko nam do tego celu, że go nie dowieźliśmy, mimo tego, że się bardzo mocno staraliśmy, że było mnóstwo naprawdę obiektywnych czynników, które wskazywały, jakby przeszkodziły osiągnięciu tego celu. I wiesz, no i to jest straszna demotywacja dla zespołu, bo no plan został im postawiony czy narzucony przez menadżera. Zespół no, miał po prostu go wykonać, no fajnie, ambitnie, chcieli, starali się, no ale zupełnie inne gdzieś tam po drodze się aspekty pojawiły i niestety, i oni teraz na przez to cierpią, bo w sumie zrobili powiedzmy wynik taki sam jak w ubiegłym roku, ale no nie dowieźli nowego wyniku, a to się wiąże na przykład z ich wynagrodzeniem prowizyjnym, no bo plan jest albo zrealizowany, albo jest niezrealizowany. Nie wiem, czy to jest ten moment, w którym powinniśmy o tym mówić, czy nie. Ja mam takie wrażenie, że my już o tym kiedyś rozmawialiśmy, a propos jak motywować pracowników pieniędzmi. Natomiast ja powiem tak, no to jakby zostawiam to restauratorom. Wiesz, jeżeli wiadomo, jeżeli ja sobie wyznaczam cele jako restaurator, hotelarz, nie osiągam ich, to ja zawsze zachęcam, sam to robię. Co zrobiłem, co mógłbym zrobić inaczej, co mógłbym zrobić więcej i czy przypadkiem gdzieś nie, czegoś nie, ja jako, jako odpowiedzialny lider za zespół, czy gdzieś czegoś nie dopilnowałem, bo wiesz, menadżer czy lider to nie jest taka osoba, która stoi nad tymi pracownikami i obserwuje, czy oni tam dowożą te cele, czy nie dowożą, nie? Tylko dla mnie to jest ktoś, kto będzie tych ludzi wspierał, bo ja mogę te cele sobie podzielić też jeszcze na tygodnie, nie? Mogę na dzień, tydzień, miesiąc, więc jeżeli ja wiem, że w połowie miesiąca nie dowozimy, no to ja już wiem w połowie miesiąca, że coś jest na rzeczy, więc ja już tutaj mogę, mówię, słuchajcie, jesteśmy w połowie miesiąca, ale odnoszę wrażenie, że coś jest na rzeczy, czy jakiego rodzaju wsparcia ode mnie oczekujecie, co powinniśmy zrobić więcej, inaczej i tak dalej. Ja wiem, że z roku na rok te kompetencje menadżersko-liderskie, one nabywają się właśnie poprzez, jeżeli wyznaczamy sobie te cele, bo jeżeli ja patrzę z perspektywy restauracji, która jakby chce budować sprzedaż, świadomie budować sprzedaż restauracji, to się nie tylko przekłada jakby na jej sukces finansowy, ale to się przekłada w ogóle właśnie na tą motywację ludzi, to się przekłada też na to, że wprowadzane są jakieś remonty w restauracji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy to działa demotywująco, że nie dowozimy tego celu? No nie, bo my jesteśmy razem na tym wózku. Tak? No tak. To jest tak, że ja zakładam, że oczywiście fajnie by było, gdybyśmy go dowieźli, ale w takiej sytuacji. Natomiast my już o tym mówiliśmy, więc jeżeli ktoś będzie bardzo tym zainteresowany, to do tego będę zachęcał, żeby wrócił do tego odcinka. A propos motywowania pieniędzmi, mówienia o pieniądzach, jak, w jaki sposób je zastosować w praktyce. Okej, natomiast przy tym przydługawym wstępie to przejdźmy w takim razie do pierwszego etapu, czyli w momencie, kiedy, bo chciałbym, żebyśmy to sobie podzielili na konkretne etapy, myślę, że one będą puszczane w konkretnych odcinkach, natomiast pierwszy moment zgłasza się do nas gość.
I tutaj znowu sposób pozyskiwania tych gości jakby z rynku. Mhm. Oczywiście sposobów jest znowu kilka. To mogą być akcje poprzez czy social media, że organizujemy, że zapraszamy do kontaktu. To mogą być też akcje pod tytułem na przykład wśród naszych stałych gości możemy jakąś informację zamieścić gdzieś tam na stoliku, że coś takiego organizujemy, czy na wizytówkach. Ale też możemy na przykład na naszej stronie internetowej. To w ogóle do tego zachęcam, bo to jest jedno, to jest bardzo taka samosprzedająca się forma jakby dla bez uczestnictwa naszego. Tak? No, to jest taka sprzedaż pasywna. Tak, tak. Znaczy, wiesz, jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście warto o tym informować, to znaczy nie tylko i wyłącznie organizujemy komunię, ale żeby powiedzieć, dla ilu osób możemy zorganizować, jakie są nasze specjalizacje. Oczywiście tutaj bardzo mocno marketingowcy pewnie w social media znają się na tym, wiedzą jak to promować, w którym momencie, więc odwołuje się już do ich doświadczenia. Natomiast dla mnie ten efekt, dla mnie najważniejszy jest ten moment, kiedy gość się pojawia. Czyli pojawia się formularz, zapytanie ze strony internetowej, pojawia się mail, pojawia się telefon. I tutaj przyznam, że jest na tym pierwszym etapie jest bardzo dużo utraconej sprzedaży. Dlatego też za każdym razem, kiedy pojawi się taki mail u ciebie, drogi słuchaczu, od samego początku warto wykonać jedną czynność. Telefon do tego potencjalnego naszego gościa, klienta jeszcze, będzie dopiero naszym gościem, z podziękowaniem w ogóle, że do nas zadzwonił. Tak? Znaczy, że wysłał do nas swoje zapytanie. To jest bardzo ważne. Ten kontakt powinien być naprawdę im szybciej, tym lepiej. Tak? Znaczy, jeżeli tam w ciągu 24 godzin. W niektóre restauracje mają tak zwany autoresponder, czyli jak tam ktoś się zapyta, no to mailem zwrotnym dziękujemy za zainteresowanie. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli podziękowanie w ogóle za to, że ktoś się do nas zgłosił. To jest też taki sygnał, że ci goście są do nas ważni. Tak? Tutaj taka druga rzecz, którą też warto wykorzystać, a wielu restauratorów jakoś tak nie korzysta w 100%, to jest to, żeby w swoich stopkach mailowych również dodawać informacje na temat aktualnych ofert, które chcą sprzedawać. Jeżeli teraz mamy styczeń i chcielibyśmy sprzedawać walentynki, to już jakaś informacja w stopce powinna się pojawić, typu zapraszamy na walentynki, jak ktoś to kliknie i przejdzie na naszą stronę z tą ofertą. Więc jakby już tego typu rzeczy warto wrzucać też w mailu, bo w mail też jest sprzedaje. Wysyłamy bardzo dużo różnych maili, więc to jest pierwszy krok. I teraz tak, co w takim mailu powinno być, jeśli dziękuję. Po pierwsze podziękowanie za zapytanie. Druga rzecz, jeżeli dzwonimy do tego, okej, może tak, żeby nie skakać, w mailu dziękujemy za zainteresowanie, informujemy, że odezwiemy się do pani, pana, żeby ustalić szczegóły tego przyjęcia, chcielibyśmy coś się dowiedzieć. Tu warto używać takich sformułowań, takich jak chcemy, żeby ta oferta była dopasowana do Państwa potrzeb, chcemy wiedzieć dokładnie, na czym Państwu najbardziej zależy, co jest dla Państwa ważne i w jakim terminie moglibyśmy się z Państwem skontaktować. Dokładnie, właściwie można powiedzieć to samo, warto powiedzieć w formie telefonicznej, czyli dzwonimy do takiego gościa, dziękujemy, jeżeli ma czas i możemy z nim rozmawiać, to oczywiście zachęcam, żeby przygotować się już do tej rozmowy, natomiast bardzo ważne, żeby z nim ustalić właśnie zakres samego przyjęcia, czyli co to ma być za przyjęcie, jakiego rodzaju, wiesz, już takie szczegóły, te pytania szczegółowe pewnie będziemy mówić i omawiać sobie w kolejnych odcinkach, natomiast, ale rzeczywiście, żeby ten pierwszy kontakt był umówiony na spotkanie. Tutaj jedna taka drobna uwaga, jeden tip, kiedy dzwonimy do gości, pierwsza rzecz, o którą należy pamiętać, należy się przedstawić, to obowiązkowo, ale druga rzecz, czy ma pani dla mnie czas? Często błędem jest używanie, czy może pan poświęcić mi czas, bo słowo poświęcić brzmi, że coś muszę stracić, coś oddać. Ponieważ pracujemy na zasadzie równowagi, win-win, więc czy ma pan dla mnie teraz czas? Zapytała, zgłosiła pani, zapraszam, rozmawiam. Przepraszam. A stwierdzenie, akurat bardzo często gdzieś tam słyszę u swoich handlowców i czy słyszę je nad tak często, że zaczynam już to powoli irytować, ale nie wiem, czy słusznie, czy nie. I właśnie jest telefon i czy nie przeszkadzam?
na dzień dobry. A więc właśnie, i tak sam się zastanawiam, czy jakby ktoś do mnie zadzwonił i przedstawił się i od razu w pierwszym zdaniu, czy ja nie przeszkadzam teraz, no to...